Witajcie kochani słuchacze Tłustej Owce. Tłusta Owca jako podcast rozrosła się niedawno i stała się taką platformą learningową, społecznościową dla kobiet, chrześcijanek, które chcą wzrastać w Bogu. Ale podcast Tłusta Owca jest dostępny nie tylko dla kobiet, również dla mężczyzn i mam nadzieję, że jest dla Was źródłem zbudowania. Zapraszam różnych gości, zapraszam osoby, które prowadzą takie tłuste życie razem z Bogiem, ale od czasu do czasu również nagrywam takie osobiste odcinki, takie właśnie jak ten, kiedy mówię tylko do Was ja, kiedy dzielę się swoim doświadczeniem. Chodzę z Bogiem już 29 lat, nigdy tego nie żałowałam. Kiedy się nawróciłam, to wybrałam tą drogę świadomie i nigdy nie chciałam się cofnąć, nigdy nie żałowałam tego, że poszłam tą drogą. Ta moja relacja z Bogiem się rozwija coraz bardziej i jestem coraz bardziej szczęśliwa. Tak więc dzisiaj, kochani, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co mnie trzyma przy Bogu. Co jest takim punktem niezmiennym, że tak powiem, w moim patrzeniu na Boga i co sprawia, że przy Nim trwam, że wzrastam w tej relacji, że czerpię od Niego coraz więcej, że się nie zniechęcam i nie mam wątpliwości. Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu, pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com. Czasami obserwuję, kiedy chrześcijanie mają różne takie fazy, takie różne etapy w swoim życiu. Mają etap gorącej miłości, kiedy poznają Jezusa, zaczynają czytać Biblię, mają wspaniałe doświadczenia z Bogiem, opowiadają o tych doświadczeniach, mają ochotę głosić Ewangelię każdemu przechodzącemu człowiekowi, nie tylko człowiekowi. I to jest wspaniały okres takiej gorącej miłości, zakochania się w Bogu. Ale później jest taki następny etap, kiedy przychodzą różne obciążenia, prześladowania, trudności, momenty niezrozumienia, dlaczego w moim życiu dzieją się złe rzeczy, pomimo tego, że wierzę w Boga. Jakoś podświadomie czujemy, że skoro poszliśmy za Bogiem, to teraz już wszystko powinno się układać. Że teraz już nie będzie problemów, nie będzie zmagań, że Bóg będzie rozwiązywał wszystkie nasze problemy, że będzie nam błogosławił i że to błogosławieństwo będzie polegało na tym, że nie będzie mi się działo nic złego. No i kiedy przychodzą te trudności, trudne chwile, to nagle jest takie, co? Dlaczego? Dlaczego ja? Czy Bóg mnie nie kocha? Dlaczego Bóg mnie nie błogosławi? No przecież ja Bogu wiernie służę, przecież ja głoszę Ewangelię, ja jestem zaangażowany, ja oddałam wszystko dla Boga, a tutaj takie rzeczy, a tutaj cierpienie, trudności, dlaczego? I na tym etapie wiele osób się zniechęca, wycofuje, zaczyna szukać takiego wytłumaczenia, jakiejś teologii nawet, snuje takie własne domysły, że Bóg na przykład błogosławi tylko niektórym, albo że są pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby Bóg błogosławił. I to zaczyna siać taki rozdźwięk w sercu. Człowiek już przestaje mieć pełną ufność w stosunku do Boga. Przestaje już być takim dzieckiem, tylko zaczyna podejrzewać, że Bóg ma coś na myśli, że Bóg ma jakąś ukrytą agendę, o której mi nie mówi, że z Bogiem to nie wiadomo, że Bóg jest nieobliczalny. Nawet jeżeli te takie wątpliwości, te myśli nie są na głos wypowiadane, to one gdzieś tam majaczą w naszych sercach i powodują, że zaczynamy się trzymać trochę z dala. Z dala od Boga, z dala od Kościoła, z dala od pewnych spraw. Być może na zewnątrz nasze życie cały czas tak samo wygląda. Chodzimy do Kościoła, czytamy Biblię, modlimy się, ale już tak mocno w to wszystko nie wierzymy. Już czujemy, że tam jest jakieś drugie dno i ten Bóg, to On swoją drogę ma, a my mamy swoją. My musimy jakoś trzymać pewien dystans, żeby On nas nie rozczarował, nie zranił. Czasami też mamy taki etap powrotu,
kiedy tak bardzo nam się sypie życie, że nie wyobrażamy sobie, nie ma po prostu zresztą innej opcji, tak? Nie widzimy innej opcji. I to jest moment, kiedy chcemy wrócić do Boga, chcemy, żeby to On się tym zajął, ponieważ jesteśmy tak bezradni, jesteśmy tak przybici, tak mocno jesteśmy zdruzgotani, że jedyne, co potrafimy, to wołać: Boże, pomóż mi, Boże, zrób coś. Boże, weź to w swoje ręce, ponieważ ja jestem zupełnie bezsilna. Czasami też oczekujemy od Boga takich natychmiastowych cudów. Ja to nazywam takim traktowaniem Boga jak świętego Mikołaja. To znaczy, potrzebujemy czegoś w życiu, wiemy, że Bóg istnieje, wiemy, że Bóg jest dobry, uczyliśmy się o tym, a więc teraz, Boże, pokaż, udowodnij to, tak? Boże, udowodnij swoją miłość i pobłogosław mi w tej rzeczy, daj mi tą rzecz. I wiele osób jakby uzależnia swoją relację, swoje przywiązanie serca do Boga od tego, czy Bóg właśnie da im tą rzecz, czy ich modlitwa zostanie spełniona. I kiedy nie zostanie spełniona, albo zostanie spełniona, ale nie w taki sposób, jak oczekiwali i byli zbyt ślepi, żeby to dostrzec, to się obrażają na Boga. I znowu to obrażenie może różnie wyglądać. To nie musi być tak, że ja chodzę z taką naburmuszoną miną albo w ogóle przestaję chodzić do kościoła i zaczynam być ateistką, chociaż niektórzy ludzie również wybierają taką drogę. Ale obrażenie, urażenie może mieć takie bardziej subtelne formy, gdzie ja właśnie już nie ufam Bogu. Boję się tego Boga. Nie rozumiem tego Boga. On jest dla mnie jak taki nieobliczalny rodzic, który mówi, że kocha, ale ja wcale nie czuję tej miłości. Ja tej miłości nie widzę, ponieważ właśnie w moich oczach miłość wygląda jak danie mi tego czegoś, czego pragnę, albo odpowiedź na moje modlitwy. Jeżeli ja się modlę, Boga proszę i Bóg mi odpowie tak, jak tego oczekuję, to znaczy, że mnie kocha. A jeżeli nie odpowie, albo odpowie inaczej, to znaczy, że mnie nie kocha. I niektórzy zawieszają całą swoją wiarę na takim jednym haczyku, uzależniając całe swoje życie, całą relację z Bogiem, swój wzrost duchowy przyszły, uzależniają od tego jednego haczyka, tak? Jeżeli ten haczyk, że tak powiem, załapie, utrzyma ten ciężar, no to okej, okay, to ja wierzę w Boga, nadal jesteśmy przyjaciółmi, a jeżeli Bóg mnie rozczaruje, no to ja się wycofuję, do widzenia, to nie jest ta znajomość i się obrażamy, tak? I się jak wycofujemy, tak jak dzieci, czy też ludzie, którzy są niedojrzali. To, co w moim życiu zaobserwowałam, to to, że nauczyłam się nie uzależniać właśnie mojej relacji z Bogiem od jakiejkolwiek rzeczy, która ma się wydarzyć w moim życiu, ma się stać, od tego, co Bóg ma zrobić, ponieważ przede wszystkim zrozumiałam, że Bóg jest większy i mądrzejszy niż ja. I On wie lepiej, co jest dla mnie dobre niż ja. Tak więc jakakolwiek moja modlitwa typu Boże, daj mi to, może być nierozsądną modlitwą. I staram się, oczywiście to nie jest tak, że zawsze mi to wychodzi, że zawsze mam taką pełną ufność, ale staram się w każdej sytuacji rozumieć, że po prostu sama relacja z Nim jest największą wartością mojego życia i jestem wdzięczna Mu za to. Jestem wdzięczna za to, że On przyszedł tutaj na ziemię, żeby nawiązać relację ze mną. Ja chcę tej relacji z Nim, cenię tą relację i nawet jeżeli moje życie nie będzie tak wyglądało, jakbym sobie wymarzyła, jakbym sobie wymyśliła, to Boża obecność osładza mi to życie tak mocno, że jest to dla mnie najcenniejsze. I to przypomina mi się ta historia z Księgi Daniela. Pamiętacie, kiedy król rozszalał się wściekłością, kiedy zauważył, że trzech młodzieńców nie pokłoniło się posągowi, który wyobrażał króla i wrzucił ich do pieca ognistego. I ta historia jest bardzo dramatyczna, dlatego że od tego jednego pokłonu zależało życie tych młodzieńców. Ktoś by powiedział, co za problem, pokłonić się, a potem żyć dalej. Ale w tej historii najbardziej urzekająca jest postawa tych młodzieńców, kiedy oni mówią: królu, nasz Bóg może nas wyratować z tej sytuacji, ale nawet jeśli tego nie zrobi,
to i tak nie pokłonimy się temu posągowi i tak będziemy służyć naszemu Bogu, nawet jeżeli zginiemy. I to jest dokładnie taka postawa, którą ja staram się w życiu utrzymać, to znaczy służyć Bogu i kochać Boga za to, kim On jest i co dla mnie zrobił, nawet jeżeli On mnie nie wyratuje, nawet jeżeli mi nie pomoże, to ja wiem, że dał mi siebie samego. Co On może dać mi jeszcze więcej? On może zabrać mi to życie cielesne, ale daje mi życie duchowe. Tak więc Jego obietnica, Jego Duch Święty, który mieszka we mnie, który daje mi pokój, daje mi radość, daje mi pomysły, daje mi energię, daje mi pasję. Także teraz nawet mając 47 lat, wiele osób mówi, że wyglądam na 32 lata i że mam tyle energii, że mogłabym obdzielić 5 innych osób, że tak wiele rzeczy się dzieje w moim życiu, że życiorysy jeszcze 3 innych osób mogłyby być obdarowane, ale to jest Jego zasługa. Jego obecność potężnie działa we mnie i to jest dla mnie wystarczające. Tak więc nawet jeżeli coś pragnę, coś chcę i to się nie dzieje, to nie obrażam się na Boga, ponieważ widzę potężną Jego miłość okazywaną w inny sposób, w innych miejscach. I to mi wystarcza. I uczę się dostrzegać Jego miłość w takich miejscach, w których do tej pory jeszcze jej nie widziałam, bo byłam ślepa, bo byłam za mało dojrzała. I w miarę tego, jak rosnę, jak się rozwijam, jestem duchową istotą, ale która się rozwija, która jest coraz bardziej duchowa, która jest coraz bardziej świadoma tego, w jaki sposób Bóg działa, kim Bóg jest. I im bardziej rosnę, tym więcej dostrzegam Jego miłości, zawartej w bardzo subtelnych miejscach, subtelnych gestach. Między innymi dlatego prowadzę ten podcast Usta Owca, bo chciałam skoncentrować się na miłości, którą Bóg nam okazuje, która jest rozsiana w bardzo nietypowych miejscach, w nietypowy sposób jest okazywana. Dlatego nie traktujmy Boga jak świętego Mikołaja. Myślę, że to jest jeden z takich powodów, dlaczego ludzie tracą wiarę, wycofują się, słabną wierzę. Następna rzecz, następny punkt, następna sprawa, czy też postawa mojego serca, która sprawia, że trzymam się Boga przez tyle lat i się nie wycofuję. To jest nieuzależnianie, nieocenianie siebie, o tak bym to ujęła, że nie oceniam siebie surowo, nie potępiam siebie, nie katuję siebie, nie patrzę na siebie krytycznie, w taki ludzki sposób. Nie uzależniam właśnie swojej oceny swojej osoby od tego, co czuję albo co chwilowo się dzieje w moim życiu. Ponieważ miewam głupie myśli, miewam irracjonalne odczucia w moim ciele, w mojej duszy. One przychodzą, czasami pojawiają się zupełnie znikąd, nie wiem skąd one przychodzą, być może to są jakieś wpływy duchowe, demoniczne. Czasami się pojawiają dlatego, ponieważ moje oczy nie tam kierowałam, gdzie trzeba i był to jakby mój grzech, tak? To było moje zaniedbanie. Ale jeżeli to jest coś chwilowego, jeżeli to jest coś, co po prostu wleciało mi do głowy i ponieważ to nie jest coś, co ja chcę pielęgnować, to nie jest droga, którą chcę iść, to ja wypieram te rzeczy od siebie, tak? Mówię, Boże, ja nie chcę o tym myśleć. Ja nie chcę tak żyć, to nie jest pomysł od Ciebie. I jakby moja pokuta, staram się, żeby była automatyczna, żeby była natychmiastowa. Nie zawsze to jest oczywiście kwestia minut. Czasami to są godziny, czasami to są dni. Ale ogólnie nie staram się dopuszczać, żeby te myśli zagnieździły się we mnie, a później nie oceniam siebie krytycznie, dlatego że takie myśli mi przyszły do głowy, że tak się poczułam, albo że nawet coś zrobiłam. Nawet jeżeli ta myśl zamienia się w czyn, bo czasami tak bywa. To nie potępiam siebie. I teraz ktoś może powiedzieć, no Agata, ale przecież Duch Święty przychodzi i pokazuje grzechy. Oczywiście, że kiedy mam relację z Bogiem i tego staram się pilnować, jeżeli Bóg mi pokazuje coś jako grzech, to go wyznaję i jest mi przykro, jest mi żal, że tak się zachowałam czy pomyślałam. Ale nie robię tego, nie potępiam siebie jakby w sposób automatyczny, taki ludzki. Niektórzy ludzie, myślę, że większość, zauważyłam, że większość ludzi ma wbudowane w siebie taki system ciągłego, negatywnego oceniania wszystkiego, o czym pomyślą i wszystkiego, co zrobią. I ten system
sprawia, że chodzą w ciągłym poczuciu winy, w ciągłym poczuciu słabości, w ciągłym poczuciu, że są niewystarczający, że są beznadziejni, że są chwiejni, że są słabi, że znowu coś zrobili. Ja staram się jakby iść śladami apostoła Pawła, który mówi, że on nawet sam siebie nie ocenia, on sam siebie nie osądza, tylko zostawił wszelki osąd Synowi Bożemu. I to sprawia, że mogę chodzić lekka, ale to nie chodzi o to, że chodzę beztroska i nieświadoma grzechu. Nie, przychodzę do Boga każdego dnia i staram się otwierać swoje serce, żeby On do mnie mówił. I kiedy On mi coś pokazuje, to ja to wyznaję. Ja wtedy tego żałuję. Ale nie pokazuję sama swoim palcem na różne rzeczy, które mi się nie podobają w sobie, ponieważ to niczemu nie służy. Jeżeli ja swoim palcem pokażę, jest mi wstyd, jest mi żal, że jakaś tam jestem, to nie sprawi, że ja się nawrócę, że ja się zmienię. Kiedy Duch Święty mi to pokazuje, to wraz z tą Bożą ingerencją idzie łaska do tego, żeby ta przemiana we mnie mogła zajść. Ponieważ kiedy Bóg pokazuje, to On wie, że to jest właściwy czas, właściwy moment, i Jego moc, Jego łaska jest w tym momencie po to, żeby ta zmiana mogła się we mnie dokonać. Ponieważ Bóg, inaczej niż diabeł, Bóg, kiedy przychodzi, żeby pokazać nam, że coś jest nie tak, to pragnie, żeby ta zła rzecz została zmieniona. Ponieważ to jest w Bożym sercu, zmiana na lepsze. Błogosławieństwo, życie w Bożym Królestwie. Diabeł przychodzi, pokazuje swoim paluchem tylko po to, żeby wpędzić nas w poczucie winy, żebyśmy chodzili nieustannie w poczuciu winy ze zwieszoną głową i żeby nic się nie zmieniało. I żebyśmy w tej słabości pozostali, gnili, gnuśnieli, załamani, coraz mniejsi wkopani w ziemię. Tak więc potrzebna jest Boża ingerencja. My sami jesteśmy ślepi na pewne rzeczy. I na pewno wiele razy słyszeliście od innych ludzi, a bo ty jesteś leniwy, a bo ty jesteś taki słaby, może jesteś, nie wiem, jakiś, ulegasz ludziom, albo jesteś nieśmiały. I wy doskonale wiecie, że tak, jesteście świadomi tego, że macie te słabości. No i co z tego? Czy to się coś zmieni, jeżeli macie tą świadomość? My potrzebujemy Bożej łaski do tego, żeby zmiana mogła zajść. I dlatego mamy słuchać bardziej Boga niż ludzi, bardziej Boga niż swoich własnych odczuć, niż tego, co nam przychodzi do głowy. Nawet jeżeli się wydają to bardzo pobożne myśli, to mogą to być po prostu tylko i wyłącznie myśli ciała, cielesne, tak? Pochodzące ze świata, pochodzące nawet od diabła, który stara się nas trzymać w niewoli, niewoli ciągłego poczucia winy. Trzecia rzecz, która pomaga mi chodzić z Bogiem, to jest również brak oceniania samego Boga za to, co On robi. Ponieważ jest bardzo wiele tekstów biblijnych, które są dziwne, które są niezrozumiałe, które na przykład mówią, że Bóg kogoś zabił albo kazał zabijać, że działy się, szczególnie w Starym Testamencie, okropne rzeczy. I z kontekstu wynika, że to Bóg kazał je robić, że to była Boża wola, żeby one się działy. I powiem wam, że ja nie rozumiem. Ja naprawdę bardzo wielu rzeczy nie rozumiem. Ale to, że nie rozumiem, nie może stać się kamieniem obrazy, nie może się stać przyczyną, że moje wątpliwości będą podkopywały nawet to, czego jestem pewna odnośnie Boga. Bo skoro On oddał samego siebie, skoro On przyszedł tutaj na tą ziemię, żeby mnie uratować, to znaczy, że mnie kocha, to znaczy, że jest dobry, to znaczy, że ma dobre myśli i dobre plany odnośnie mojej przyszłości. I nie rozumiem, dlaczego w Biblii są pewne rzeczy, nie rozumiem wszystkich wersetów, niektóre rzeczy są sprzeczne. I to jest prawda, że one są sprzeczne i wiele osób czyta je i widzi te sprzeczności. Niektórzy próbują je tłumaczyć, ale wiele z tych tłumaczeń jest mocno nieudolnych albo naciąganych. I taka jest prawda. I ateiści czasami wyciągają te argumenty, mówią, tak, Bóg nie może być dobry albo Bóg nie może istnieć, skoro takie rzeczy są tutaj napisane. I być może te sprzeczności, które teraz są sprzeczne, tak naprawdę nie są sprzeczne, tylko my po prostu nie mamy pełnego obrazu. My nie widzimy wszystkiego. Kiedyś zobaczymy w pełni, jaki jest Bóg i zrozumiemy również te wersety. Ale teraz ja nie mogę pozwolić, by moja niewiedza, by mój
ograniczony sposób patrzenia na Boga, moje niedoświadczenie duchowe, moja ślepota duchowa sprawiły, że ja odrzucę to, co w Bogu jest cenne, wspaniałe i dobre. Chcę korzystać z tego, wiedząc, że Bóg jest większy niż ja, że Jego myślenie przerasta moje myślenie i On jest w stanie nawet wytłumaczyć prawdopodobnie pewnych rzeczy, ponieważ ja bym nie zrozumiała, bo nie mam pewnych przegródek w głowie, żeby móc sobie ułożyć te rzeczy. I dlatego ja Mu ufam. Ja Mu po prostu ufam w ślepo, tak? Ślepo Mu ufam, idę za Nim i dobrze na tym wychodzę, ponieważ rozumiem coraz więcej. To zachowuje moje serce w pokorze, wiedząc, że nie wszystko wiem, poznaję coraz więcej. Wiedząc, że nie wszystko rozumiem, daję się prowadzić Duchowi Świętemu dalej. On mi pokazuje coraz więcej szczegółów. Gdybym się wycofała, gdybym zwątpiła, gdybym powiedziała, to nie dla mnie, Bóg jest dziwny, nie zaszłabym ani kroczka dalej. To, co mi również pomaga utrzymać relację z Bogiem, to jest pewna cierpliwość względem siebie samej. Ja widzę, że Bóg okazuje mi łaskę i On okazuje tą łaskę o wiele większą niż ja okazuję ją sama sobie, niż my okazujemy innym ludziom również. I uczę się okazywać tą łaskę. Staram się być taka jak Chrystus, po prostu, nawet względem siebie samej. Staram się nie dokładać sobie ciężarów, nie wiązać sobie ciężarów, których nie wiąże mi Bóg wcale na głowie. To się trochę łączy z tym, co mówiłam już wcześniej. Ale w różnych sytuacjach staram się patrzeć na siebie z miłością. I próbuję zrozumieć, że Bóg mnie kocha i widzi we mnie swoje dziecko. Widzi we mnie może nie partnera, bo to jest za duże słowo, ale część swojej rodziny. Także On chce mi ufać, On chce ze mną coś tworzyć, On chce ze mną współpracować w różnych projektach. I skoro On chce to robić, bo rzeczywiście On pokazuje, że chce, to znaczy, że jestem kimś ważnym, że jestem kimś wspaniałym, że jestem kimś wartym Jego uwagi. I staram się tak siebie traktować i traktować też innych ludzi. To daje przestrzeń do wzrastania. To sprawia, że wiem, że o wiele więcej jest możliwe niż to, co widzą moje oczy. I ta łaska, którą sobie daję, jest taką przestrzenią, jest taką dużą piaskownicą, w której mogę eksperymentować, próbować, właśnie też nie oceniając każdej babki, którą postawię, nie denerwując się, jeżeli coś mi nie wychodzi, tylko Bóg mi daje tą przestrzeń. Ja tą przestrzeń biorę i próbuję. I czasami się coś udaje, czasami się nie udaje, ale przez to, że próbuję, przez to, że biorę Bożą łaskę, że ją używam, że ją stosuję do samej siebie, to mam wtedy energię, mam siłę, mam chęci, żeby robić coraz więcej tych rzeczy. I ostatnia rzecz, chyba najważniejsza w tym wszystkim, która sprawia, że chodzę z Bogiem, że poznaję Go coraz lepiej, że jest dla mnie osobą coraz bardziej fascynującą, to jest codzienne spędzanie czasu z Bożym Słowem. Powiem wam, ja nie wiem, jak można być chrześcijaninem, jeżeli się nie czyta Jego Słowa. Dlatego, że wtedy zostają nam tylko jakieś emocje, odczucia odnośnie Jego, które mogą być wywołane przez innych ludzi albo przez moje własne myśli. Często te emocje są złudne, chwilowe, wywołane właśnie tylko przez jakieś wydarzenie, przez słowa jakiegoś człowieka, który może nie mieć żadnego poznania ani zrozumienia Boga. Nawet jeżeli jest, nie wiem, księdzem, pastorem, jakąś duchową osobą, która powinna znać Boga, ale może tego Boga nie znać, ponieważ jedynie wykonuje swój zawód. Tak się wykształcił, wybrał taki zawód, ale Boga nigdy nie doświadczył. Niestety takich ludzi też poznałam. Dlatego Boże Słowo jest dla mnie decydujące. Ono wytwarza całe przekonanie o tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. I zachwyca mnie to, że czytając te same historie, te same wersety, tyle lat, widzę, że Bóg pokazuje mi siebie coraz bardziej, odsłania samego siebie. Nasza więź jest coraz bardziej intymna, ponieważ ja odsłaniam swoje serce przed Nim, ufając Mu coraz bardziej, a On odsłania swoje serce przede mną. I te serca są coraz bardziej gołe, odsłonięte, i coraz bardziej do siebie przylgną, tak? Coraz bardziej są
takie do siebie przyklejone, scalone. I to jest piękne, to jest po prostu coś niesamowitego. Także czasami przychodzą ludzie i mówią, no Bóg jest taki, albo ktoś mówi jakieś kazanie, albo nauczanie. Ja tego słucham, myślę, nie, to nie jest mój Bóg. To nie jest Bóg, którego znam od 29 lat, który pokazuje mi siebie po kawałku. Ja go znam innego. Jego słowo, które poznaję każdego dnia, wskazuje mi na pewne jego cechy, które być może są nawet niedostrzeżone przez żadnego człowieka, którego poznałam, spotkałam. Może nikt inny do tej pory nie dostrzegł pewnych cech, ale ja je widzę i one są prawdziwe. I opieram swoją relację i zrozumienie tego, kim jest Bóg, na tym słowie, które czytam, które do mnie mówi, na Duchu Świętym, który jest we mnie i który wierzy, że we mnie pracuje. Skoro Bóg mi go dał, to znaczy, że chciałbym miała Jego głos w sobie, w środku. I ufam temu głosowi, ufam mu bardziej niż głosowi jakiegokolwiek innego człowieka. Czasami mnie dziwi, jak ludzie łatwo są w stanie uwierzyć bardziej innemu człowiekowi, który podobno ma Ducha Świętego w sobie, bo wydaje się taką uduchowioną osobą, a nie rozumieją, że ten sam Duch Święty mieszka w nich. I to nie jest tak, że ktoś jest lepszy, bardziej duchowy i jemu należy bardziej ufać. Dlatego, że nie ma ludzi lepszych ani bardziej duchowych. Jeżeli masz Ducha Świętego, to masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby być pouczonym, zaspokojonym, uspokojonym, zaspokojonym, szczęśliwym, ponieważ masz samego Boga. Nie można mieć więcej Boga w sobie, nie można mieć jakiejś miary Boga w sobie. Jeżeli otwierasz się na Niego, to On będzie do ciebie mówił, On ciebie będzie prowadził, On ci będzie pokazywał siebie samego i nie potrzebujesz jakichś osób, które będą ciebie pouczały, które będą autorytetami takimi narzuconymi, takimi przez ludzi po prostu tylko wyznaczonymi, tak? Albo przez wykształcenie, albo przez jakąś instytucję. Dlatego, że często to są mechanizmy kontroli nad drugim człowiekiem. I ja teraz nie mówię o tym, że nie istnieją takie autorytety, bo oczywiście, jeżeli spotykamy człowieka i słuchamy go i widzimy, że on mówi tak, jak mówi Boże Słowo, że on objawia Boga, który jest tym Bogiem, którego ty znasz, ponieważ już go poznałeś właśnie przez Słowo, właśnie przez te wszystkie lata, które z nim spędzasz. I ktoś w tym samym duchu pokazuje tobie Boga jeszcze głębiej, jeszcze bardziej, to jest to taki naturalny autorytet, którego warto słuchać i warto naśladować. No właśnie, ale na pewno musimy wystrzegać się tego, by pochopnie, zbyt szybko nie ufać innym, tylko ufać Duchowi Świętemu, który jest w nas. Ja staram się to robić, staram się słuchać Jego i nie jest to pycha, jest to pokora. Wierzę, że jest to pokora, kiedy wierzę, że Jezus Chrystus nie tylko zbawił mnie i oczyścił z grzechów, ale również przysłał swojego Ducha, przysłał Ducha Świętego, który teraz we mnie mieszka, po to, by mnie pouczać, by mnie prowadzić. I ufam temu Duchowi, który jest we mnie, ponieważ On jest zadatkiem mojego zbawienia. On już jest zadatkiem Bożego Królestwa, które przychodzi z mocy. Kochani, podzieliłam się z wami tymi myślami, tymi pewnymi punktami, że tak powiem, pewnymi postawami serca, które pielęgnuję przez te wszystkie lata, które pozwoliły mi przejść bez żadnych upadków, bez żadnych katastrof, żadnego wycofania się, odejścia od Boga. Moja więź z Nim rośnie coraz bardziej. Kocham Go jak szalona. Nie ma kogokolwiek, kogo bym tak kochała, jak mojego Boga. I wierzę, że również te myśli w jakiś sposób może Tobie pomogą w Twojej relacji z Bogiem. Bardzo jestem ciekawa Twoich myśli, Twoich komentarzy. Proszę, podziel się ze mną pod tym odcinkiem na mojej stronie agatastrzyżewska.com w zakładce podcast. Znajdź ten odcinek i zostaw parę słów od siebie. Ciekawa jestem, jakie masz przemyślenia. A ja Tobie już dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym odcinku za 2 tygodnie. Trzymaj się z Panem Bogiem.